As you've never travelled by flue powder before, you need to know a few things. When you're in the fireplace, say where you're going. And keep your elbows tucked in. Mind you get out at the right fireplace. Are you sure this is safe? Piece of cake! Diagon Alley! No, no to teraz mamy sekcję, kurde, z ślizgającym się Harrym, jak zresztą widzicie, ponieważ musiał Harry za pomocą proszku Fu dostać się do Diagon Alley, czyli teraz będziemy lecieli właśnie sobie, slajdowali, znaczy lecieli, slajdowali po prostu sobie będziemy, kurde, ale mi się, widzicie, to jest to, że ja bardzo mało książek czytam, kurcze pieczone, ja pierdzielę, ale mi się język poplątał. Po prostu musimy się dostać teraz do Diagon Alley za pomocą proszku Fu. I w ogóle też podoba mi się to, że Harry się trochę więcej odzywa w tej części niż w Kamieniu Filozoficznym na PS1, gdzie on tak naprawdę bardzo mało się odzywał w Kamieniu Filozoficznym na PS1. Więc tutaj szacuneczek po raz kolejny dla twórców, że trochę więcej się ten Harry jakby odzywa. I sam w ogóle poziom jest bardzo fajny. Sam pomysł na poziom jest bardzo fajny i... Mamy green screen na książce! LOL! What the fuck? Czemu tak? Harry had no idea where he was. All he could tell was that he wasn't in Diagon Alley. Evil-looking masks stared down from the wall and rusty, spiked instruments hung from the ceiling. The sooner I get out of here, the better. Harry heard a noise from the door nearby, and two blurry shapes appeared on the other side of the glass. Harry looked quickly around and spotted a large black cabinet. He shot inside it and pulled the doors closed, leaving a small crack to peer through. Seconds later, a bell clanged. And Draco Malfoy stepped into the shop. The man who was with Draco could only be his father, Lucius Malfoy. Touch nothing, Draco. Mr. Malfoy was trying to sell the shopkeeper certain dark magical items that he didn't want the Ministry of Magic to find out about. Harry went to Flourish and Blotts to buy his books. While he was in there, Gilderoy Lockhart, Hogwarts' new Defense Against the Dark Arts teacher, was signing his latest book. Nice big smile, Harry. Together you and I were at the front page. Harry met up with Ron and Ginny Weasley. Lucius and Draco Malfoy were also there. Famous Harry Potter. Can't even go into a bookshop without making the front page. Ginny, who was very fond of Harry, defended him. Leave him alone. He didn't want all that. Lucius Malfoy insulted the scruffy state of the second-hand books Ginny had bought. I suppose those books are the best your father can give you. Lucius plucked a copy of A Beginner's Guide to Transformation from Ginny's cauldron, examined it briefly, and then replaced it. No one at that time realized how much of an effect this gesture from Lucius Malfoy would have on their lives, and they all left the shop, none the wiser. They found the car in Charing Cross Road, and after making it invisible, flew it into the sky over London. They saw the Hogwarts Express far below and followed it for some time. Looks like we've lost the train. Let's check out that tunnel. Looks like we found the train, Ron. Try not to scratch the paintwork or my dad will kill me.
pick up the speed boost to stay ahead of the train. And watch out for any obstacles. No to jesteśmy z powrotem już po dosyć długiej cutscence. No i jak widzicie, mieliśmy po raz kolejny tego, kurde, frajera Gilderoya Lockharta i można było zobaczyć w tej książce, która właśnie opowiada też tą fabułę, gdzie to Harry zrobił taki grymas, że było widać, że no kurde, chyba Gilderoya Lockharta nie za bardzo lubi. Oczywiście standardowo Lucius Malfoy musiał się pojawić wraz z Draco, który się przedrzeźniał. Ginny oczywiście stanęła w obronie Harry'ego. W ogóle sam fakt, że Ginny się dosyć często w tej gierce odzywa, mnie bardzo zaskakuje. Bo ja pamiętam, że w Komnacie Tajemnic ona bardzo mało się odzywała. To takie interesujące bardzo, nie będę tego ukrywał. No i teraz zbieramy takie przyspieszacze, które pozwalają nam szybciej uciec od Hogwarts Express, czyli od pociągu Hogwarts Express, na którego Ron oraz Harry no, nie zdążyli, dlatego jadą tym Fordem Anglią, a raczej lecą. I w ogóle sam design postaci w tych cutscenkach za pomocą w zasadzie książki przedstawianych, to są wczesne modele wersji PS2, w sensie to są te same modele, co były w wersji na PS2, ale można by zobaczyć, że niektóre te screenshoty w tej książce to są trochę z takiej właśnie wczesnej bety Harry'ego Pottera na PS2 / Xboxa / Nintendo GameCube, więc to jest to coś, co chciałem też tutaj z ciekawości poruszyć. No i następna sekcja będzie ładowana. No i teraz możemy zabrać klucz francuski, który troszeczkę nam zreperuje autko. Swoją drogą, tamten ekran ładowania, który był przed chwilą, też był całkiem fajny. To też wolę podkreślić. Bo można byłoby tam coś nawet wkleić do momentu, gdzie właśnie była ta cała stacja, no nie? Graficznie ten poziom jak najbardziej fajnie wygląda. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia z tym poziomem, to pamiętam, że parę razy skiepściłem ten poziom i miałem z nim bardzo, bardzo, bardzo mocne problemy, bo często Hogwarts Express mnie doganiał, przez co no failowałem w bardzo durny sposób i musiałem powtarzać. Ale graficznie, soundtrackowo poziom się bardzo fajnie prezentuje. A mówiąc o soundtracku, to teraz się wyciszę, a wy posłuchajcie. Elegancko, dobra. Dobra, mamy czwartą kartę czarodziejów. I kto to jest? Felix Somerby, inventor of cheering charms. Lol, jakie echo. Well beloved, founder of the Society for Distressed Witches. Yardley Platt, serial goblin killer. Hengist of Woodcroft, founded the village of Hogsmeade. Tak wolałem w razie co ten, jak to się mówi, te wszystkie karty, no, pokazać. Ale ten Yardley Plant to jest ten killer goblinów przecież, ja pierdzielę, to on we własnej osobie. O kurcze pieczone. Dobra, to teraz musimy uciekać, musimy spieprzeć przed Hogwarts Express, bo naprawdę będzie srogo, jeżeli on nas dogoni. Ale szybko. Yeah, udało się. Phew, that was really close. I didn't think we'd make it out of the tunnel. Excellent, Harry. There's Hogwarts. Try and land the car in the castle grounds.
There's something wrong with the car. I don't have control anymore. Mind that tree! You need to get close to the tree and cast a spell at what looks like his mouth. No to czas na konfrontację z bijącą wierzbą. O mój Boże, to jest właśnie coś, czego mi brakowało w wersji na peceta, czyli po prostu konfrontacji z bijącą wierzbą, nie? Naprawdę, to co było w wersji pecetowej przedstawione, to było totalne lenistwo. Po prostu weź uratuj Rona i tyle w zasadzie, nie? Zero konfrontacji, tylko po prostu weź ściągnij Rona stamtąd, który nawet nie starał się jakkolwiek z emocjami. Nawet niczego się nie bał, tylko udawał, że się boi. No proszę was, takie totalne lenistwo to było ze strony twórców. Oczywiście jeżeli chodzi o samą wijącą wierzbę, to miałem niejednokrotnie problemy, ponieważ za bardzo często rushowałem, co skutkowało oczywiście tym, że ginąłem w bardzo bezsensowny sposób. Ale jak widzicie, teraz idzie mi 100 razy lepiej niż kiedyś. Co można zobaczyć. By the time Harry and Ron had escaped from the Whomping Willow, the sorting ceremony had already begun. They peered in at the great hall and watched as the aged old sorting hat placed new students into the four Hogwarts houses as it had for so many years past. Harry remembered putting the sorting hat on a year ago, and for a few horrible seconds he had feared the hat was going to put him into Slytherin along with Draco Malfoy. Not Slytherin, eh? Well, if you're sure, better be Gryffindor! But of course, he had ended up in Gryffindor, along with Ron and Hermione. As they watched the sorting, Harry noticed that at least one teacher was missing from the staff table. Hang on, where's Snape? And then, from behind him, came the voice Harry dreaded to hear. It was Professor Snape, Harry's least favorite teacher. I'm waiting to hear why you two didn't arrive on the school train. It was a great start to the term, thought Harry, as they followed Snape to his office. Once there, Snape nastily admonished them about flying the car to Hogwarts. You will go immediately to your common room, and I will think about how to punish you. Fred and George must have flown that car 5 or 6 times, and they never had an accident. I really thought we'd get expelled for sure. Come on, Ron, let's go to the Gryffindor common room. Do you think you can remember the way? No problem. Follow me. O mój Boże, to jest coś, co dla mnie jest mega piękne, jeżeli chodzi o tę gierkę. Mianowicie, jak widzicie, Hogwart uległ zmianom. Dosłownie. Jak możecie zobaczyć, teraz Hogwart nawet wydaje się troszeczkę większy niż w Kamieniu Filozoficznym na PS1, co dla mnie jest oczywiście jak najbardziej na plus. Oczywiście na początku, kiedy pierwszy raz grałem w Komnatę Tajemnic, no to niezbyt mi się ten pomysł podobał, ale z czasem uważam, że to jest dobra zmiana i to jakby stawia trochę taką barierę między Kamieniem Filozoficznym na PS1 a Komnatą Tajemnic na PS1. Po prostu czuć
że twórcy przyłożyli się. I to trzeba o tym głośno mówić. Że względem kamienia filozoficznego twórcy naprawdę odwalili kawał dobrej roboty. I miałem tutaj kończyć w zasadzie, ale jeszcze jedną rzecz sobie porobimy tutaj, bo czemu by nie? Harry Potter mustn't stay at Hogwarts. Oczywiście z Gredek, tak jak to mówił w cutscence pierwszej w tej gierce, jak i w Komnacie Tajemnic na peceta, po prostu stara się nas przekonać, byśmy uciekli z Hogwartu, gdyż jeżeli będziemy przebywać w Hogwarcie, to będzie czyhać na nas niebezpieczeństwo. To jest wątek, który też warto podkreślić. I co też mi się bardzo podoba w tej części, to to, że w cutscence tej oczywiście książkowej, znaczy przepraszam, nie w cutscence, no mogę nawet powiedzieć takiej książkowej cutscence, to przedstawiony został wątek Snape'a, który powiedział jasno i wyraźnie, że jeżeli nas jeszcze raz zobaczy kręcących się jakby nocą po Hogwarcie, no to odejmie nam punkty i postara się, byśmy wylecieli ze szkoły. Ponieważ, no jak wiecie, no Harry i Ron no nie jechali tym Hogwarts Express, tylko po prostu lecieli autem Fordem Anglią, co jest bardzo nielegalne i nawet przecież w wersji pecetowej już Hermiona se robiła podśmiechujki, że ha, 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 przecież wy żeście ze szkoły wylecieli, czy coś, czy mieliście wylecieć. No, więc tak tylko jakby też o tym mówię, no nie? I bardzo mi się ogólnie ta sekcja również podoba. Tak, będę o tym gadał non-stop, dlatego że lubię oceniać takie rzeczy. Już niejednokrotnie o tym zresztą wspominałem. Bardzo ładnie został zupgrade'owany ten Hogwart. Wielki plus i duży szacun dla twórców. Za coś takiego. It's really you. I'm Colin Creevy. I'm in Gryffindor too. Would it be all right if I took your picture? Everyone told me about how you survived when you know who tried to kill you. And you really do have that lightning scar on your forehead. It's brilliant here, isn't it? Tak, więc ten oto dzieciak to jest Colin Creevy. To jest dzieciak, który jest bardzo mocno zapatrzony w Harry'ego Pottera i jest, można by powiedzieć, jego psychofanem. Ogólnie Colin dorastał w rodzinie Mugoli, był synem mleczarza, co tym bardziej wprawiało go w zdumienie, kiedy odkrył, że jest on czarodziejem. No i Colin w zasadzie jest zachwycony wszystkim, co miało związek ze światem magii i on również posiada młodszego brata, który nazywa się Denis. Taka też ciekawostka, którą warto nadmienić. I przy okazji jest bardzo mocnym psychofanem Harry'ego Pottera, co można zobaczyć, że lata z aparatem i ciągle robi zdjęcia Harry'emu. Jak i nie tylko Harry'emu zresztą. Flying a car right into the Whomping Willow. People be talking about that one for years. Brilliant! What an entrance! We'd better get to the common room before Snape sees us. No, lepiej przed Snape'em uciekać, to jest prawda. Żeby nie było, że nas znajdzie. No muszę, no po prostu muszę. Muszę po prostu to zrobić. Muszę, kurde, penetrować każdą kłódkę, jak to się mówi. Ale no tak, jak mogliście zobaczyć, ci dwaj uczniowie to już się tam podniecali tym, że Harry i Ron zrobili, co zrobili, jeżeli chodzi o dostanie się Fordem Anglią do Hogwartu, bo przecież pamiętajcie, że to jest nielegalne, no i pamiętacie też w wersji pecetowej, narrator przedstawił to w ten sposób, że Harry i Ron stali się bohaterami Hogwartu, że zrobili coś takiego, więc no. A teraz jesteśmy właśnie w wielkiej sali i jak możecie zobaczyć, wielka sala tak delikatnie uległa zmianom, takim delikatnym maciusieńkim, bo mamy tutaj teraz jeszcze inne rozmieszczenie fasolek, plus na dodatek, jak się spojrzymy w górę, faktem niebo, a raczej te gwiazdy były cały czas, ale mam wrażenie, że ta sala troszeczkę delikatnie się tak ociupinkę zmieniła, no nie? I oczywiście to jest tron Dumbledora. I teraz warto byłoby znaleźć księgę zapisu, bo warto byłoby sobie zapisać również, no nie oszukujmy się, ale to jest teraz taki priorytet, no nie? No i mogę sobie oczywiście teraz gadać. Ten loading screen również jest bardzo interesujący. Tak jak zresztą wspominałem wam poprzednim razem, ja się kiedyś tych ekranów ładowania bardzo bałem. Bałem się z tego względu, że
no nie wiem, były dla mnie takie mega przerażające, bo równie dobrze mogło coś z nich wyskoczyć. Wiecie, było coś takiego na zasadzie, że powiedzmy było to takie niebieskie tło jak przed chwilą i nagle zaraz jakiś jumpscare wyskakuje, nie? I dopiero się gra odpala. Czasami miałem takie dziwne schizy, jak byłem mały. Ale to wiecie, w wieku 6-7 lat, no nie? I z jakiegoś powodu w Kamieniu Filozoficznym tutaj była droga przecież z Slytherynu, a teraz mamy tutaj drogę Gryffindoru i mamy drzwi zamknięte, więc żeby iść dalej do nas, do naszego jakby pokoju, to musimy iść przez Slytherin z jakiegoś powodu. Nie rozumiem, dlaczego takie coś jest, ale no skoro gra coś takiego przedstawia, no to no niech będzie, no nie? A, i uwaga na Flasha, ponieważ Colin bardzo lubi używać aparatu, przez co, no wiadomo, no Flash. Flashem w mordę dostajemy, innymi słowy. I teraz bardzo ciekawa rzecz. Kiedy wciśniemy sobie start, to mamy właśnie coś takiego, gdzie nasza tam przypominajka przypomina nam, gdzie mamy dokładnie teraz iść. Jak widzicie na dole, mamy coś takiego napisane, że mamy dostać się do naszego pokoju. Pokoju Gryffindoru. Ale zanim tam się dostaniemy, no to wejdziemy sobie tutaj. Ponieważ tutaj jest secret, którego od razu sobie odblokujemy, gdyż tam jest karta czarodziejów. Pieprzona książka! Nie mogę jej trafić! Jezus Maria, dawaj! No, w końcu! Kurde, jakie ja miałam z nią problemy. I to jest za każdym razem, jak ja tu wchodzę, kurde. Za każdym razem. Zawsze muszę mieć problemy z tą pierdoloną książką. No ale w każdym razie, jak możecie usłyszeć, to jest właśnie ta muzyka, o której wam wspominałem również w Kamieniu kamieniu. Tak, w Kamieniu, W komnacie tajemnic na peceta, gdzie to wspominałem o tym, że ta muzyka bardzo często leciała właśnie w Więźniu Azkabanu i nie powiem, że nie bardzo lubię ogólnie kompozycję Jeremiego Soula, ale ewidentnie ta po prostu często działała mi na nerwy, no nie? No ale nic to, nie mówmy tutaj o jakichś negatywach, bardziej pogadajmy o pozytywach, czyli dostajemy się do karty czarodziejów, która jest ukryta w zasadzie w tych korytarzach. I po raz kolejny zachwalę tutaj twórców, bardzo pomysłowo zostało to wszystko zrobione. Naprawdę duży szacun, bo to są może nawet i pierdoły, ale ja lubię takie właśnie rzeczy, że coś takiego, takie właśnie sekrety w grach. Zresztą nawet chyba nie tylko ja, bo myślę, że wy sami również jak gracie w jakieś gry, to lubicie jak gra czasami właśnie doda taki smaczek w postaci takich sekretów. I kurde, czuć, że ta gra żyje, tak samo jak to, co jest tam u mnie za oknem, też żyje, no bo nie ukrywajmy, ale jakby to można powiedzieć, już czuć trochę taką wiosnę, mimo że dalej jest troszeczkę chłodnawo, to jednak jest mimo co cieplej niż jak była zima w tym roku, jeżeli wiecie, o co mi chodzi, a mam nadzieję, że wiecie. Bertie Bott! No i Bertiego Bota zdobyliśmy. Felix Somerby, Hengi, Felix Dorcas Yardley, Bertie Bott, inventor of Bertie Bott's every flavor beans. Trochę mnie irytuje sam fakt, że muszę D-padem tutaj, jak to się mówi, kontrolować, co się dzieje, co i jak i gdzie, ponieważ no jakby w komnacie tajemnic na peceta było troszeczkę lepiej to zrobione, że wchodziłeś w folio magii i no miałeś od razu tą ostatnią kartę, którą zdobyłeś. No ale to taki szczegół drobny. I w ogóle wracamy w zasadzie w to samo miejsce, z którego żeśmy zaczynali, ale kiedyś jak byłem mały, wydawało mi się, że idąc tędy, to zupełnie do innego korytarzu wracam. Znaczy wracam, po prostu do zupełnie innego korytarzu idę, gdzie jest jakby wyjście stąd. No ale no nie trudno się domyślić, że tutaj jakby mieliśmy konfrontację z tymi dwoma książkami i bardzo fajnie, że
po zebraniu jakby, wiecie, karty czarodzieje, to gra obdarowała nas właśnie tymi fasolkami. To jest coś bardzo fajnego i za to naprawdę również duży plus dla twórców za taką nagrodę. A teraz serio, gdzie jest ta, kurde, książka zapisu, bo wypadałoby zapisać, nie żeby coś. Look, this is Lockhart's office. I'm surprised he can get his big head through the door. A, to jest biuro tego Lockharta. Oczywiście, że tak. Tutaj mamy również półkę na książki, ale tamtędy nie idę, dlatego że tam potrzebujemy czaru, którego się jeszcze nie nauczyliśmy, więc do takich sekretów to ja nie będę wchodził, dopóki nie będziemy mieli odpowiedniego czaru, tak więc no na razie niestety sobie nie pozwiedzamy. I zawsze mnie zastanawiało, dlaczego są tutaj te ławka z krzesłem, dlaczego to jakby jest tak przed salą, co to ma być, jakaś kara dla uczniów? Jakby nie potrafię nigdy tego ogarnąć. Ja rozumiem, że to jest Hogwarts i tak dalej, ale no trochę mnie to zastanawia, mimo co. No i dobra, jesteśmy teraz po drugiej stronie, gdzie... Czy zaatakujesz mnie? Nie, nie zaatakujesz mi. Bardzo dobrze. Siema! Ej, to jest fajne również, że słówki sobie tutaj latają. Bardzo fajnie. Tutaj mamy kolejną półkę, ale tam też nie przejdziemy, dlatego że no tam również jest secret, do którego się obecnie nie dostaniemy. Znaczy... Dostaniemy się, ale nie będziemy mogli zdobyć karty, dlatego że tam będzie pochowana w... Znaczy będzie ona schowana w miejscu, w którym na razie się po prostu nie możemy dostać. Bo nie mamy, nie znamy odpowiedniego czaru. Password? Pigsnout? Caput Draconis? I'm sorry, but that is not the password. Oh no, we don't know the password for the fat lady's portrait. Now we won't be able to get in. Ron! You wait here to see if another Gryffindor passes by. I'll find Hermione. She'll know the password. Okej, czyli na razie nie możemy się dostać do portretu grubej damy, dlatego że po prostu nie znamy póki co hasła do portretu. Zanim pójdziemy do Hermiony, to jestem ciekaw, czy tu gdzieś będzie może ta zasrana książka zapisu, ponieważ ja odznaczyłem jakby autosave, przez co no teraz nie mam możliwości inaczej zapisania, no nie? A wolałbym jednak zapisać w tym momencie, żeby nie było po prostu przypału. Więc zanim polecimy z fabułą dalej, to warto byłoby znaleźć tą zasraną książkę. I tutaj jest secret, do którego sobie podejdziemy, ponieważ tutaj akurat możemy zebrać sobie, jak to się mówi, kartę czarodzieja. Ale raczej czarodziei, przepraszam. Wiem, że troszeczkę niefajnie, że dopiero... Tutaj idę w tym momencie, bo powinienem pójść później, ale no wolałem się wybrać teraz, żeby już oczyścić sobie chociaż ten teren, no nie? I tutaj musimy uważać, dlatego że te platformy są jedną wielką czasówką. One za jakiś czas z powrotem wrócą do swojej pierwotnej pozycji, więc lepiej uważać. No właśnie. Tak jak to mówiłem, nie mamy tutaj nieskończoności czasu, więc trzeba od razu, kurde, wskoczyć na nie, kiedy się już je zaczaruje, no nie? Ja niestety popełniłem ten błąd, za co oczywiście bardzo żałuję. Znaczy może nie za co, ale bardziej czego żałuję, to chciałem powiedzieć. No i elegancko. Idziemy teraz do góry i mamy tutaj... Wielkie szczury! Uwaga na te wielkie szczury, bo one, jak widzicie, gryzą. I trzeba zrobić tak, żeby one się zmniejszyły. Oczywiście, że tak. A, już się zmniejszyły. I to wszystko. Dobra, okej. Drzwi nam się odblokowały. Bardzo fajnie. Więc to by było na tyle w takim razie, jeżeli chodzi o te pomieszczenie. To teraz wypadałoby dostać się do następnego pomieszczenia, czyli tutaj. Muzyka, która nam tutaj towarzyszy, wcale nie pomaga i jest wręcz creepy. Jak zresztą to niejednokrotnie powiedziałem w tym let's playu. Dla mnie jako dzieciaka była creepy i dla mnie nawet jako dorosłego jest creepy, więc o czym my tutaj mówimy? Mamy teraz... O! Siema! Pamiętacie konfrontację z tymi zbrojami? Z kamienia filozoficznego?
Raczej pamiętamy, jak się z nimi walczy, co nie? Przy okazji sobie zdobywamy punkty Gryffindorów albo Gryfonów. Fajnie. Szkoda tylko, że ja niestety spadłem na dół, nie? Jakby wszystko spoko, ale na dół spadłem, więc troszeczkę lipa, nie będę tego ukrywał. I w ogóle tam te drzwi u góry miały jakąś taką dziwną zieloną poświatę, nie wiem czy zauważyliście. No ale teraz musimy użyć właśnie tej dźwigni, by dostać się do karty czarodzieja, która... no jest tutaj. Bo teraz ta platforma zaczyna się poruszać, dzięki czemu będziemy mogli zdobyć tą kartę, a raczej tę kartę. No właśnie, uwaga na zbroję, ponieważ ta zbroja jest w takim dziwnym miejscu położona. Znaczy może nawet nie tyle co dziwnym, co po prostu... no sami widzicie, gdzie ona jest. Okej, okay, teraz dostajemy się tutaj. I do karty. Gaspard Shingleton. 6 na 24. Felix Somerby, Dorcas Well, Yardley Platt, Bertie Bott, Hengist of Wood, Gaspard Shingleton, celebrated inventor of the self-stirring cauldron. No i elegancko. To jest kolejna karta zebrana, więc możemy sobie stąd iść. No i dobra, no to teraz tak. Skoro mamy już 6 kart, to wypadałoby niby pójść już do biblioteki, tam gdzie siedzi Hermiona. No ale na razie, kurde, to trochę lipa z tym. Więc ja tu chyba bym sobie zakończył już na dzisiaj odcinek i na dzisiaj tą sesję, ponieważ wróciliśmy sobie do sesji, jak sami zresztą widzicie. No i co, moi drodzy, dziękuję w takim razie za oglądanie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Dajcie znać, co sądzicie o wersji PS1-kowej Harry'ego Pottera i Komnaty Tajemnic. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z lewami różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż daję wam tam powiadomienia o odcinkach, które wleciały na kanał, nawet jeżeli nie dostaliście powiadomień. A grupa na Facebooka, na Discord to jest miejsce, gdzie się po prostu wszyscy ze sobą integrujemy. To by było na tyle, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć. I do następnego razu. Elo!